Ze mną w studiu. Olga Doleśniak-Harczuk, dziennikarka Gazety Polskiej. Witam serdecznie. Yy, witam serdecznie Gazety Polskiej codziennie i nowego państwa. Codziennie i nowego tak, państwa, tak. oczywiście. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. E, zacznijmy od pierwszego tematu. Ten temat wywołuje nam oświadczenie wydane przez niemieckiego ambasadora w Polsce, Rolfa Nikela, który na Twitterze napisał w ten sposób. Ze smutkiem i wstydem oddajemy hołd pamięci ofiar niewyobrażalnego niemieckiego okrucieństwa w Powstaniu Warszawskim. Od Oddajemy hołd od Polaków, którzy stawili opór. To są y, słowa niemieckiego dyplomaty. W związku z tym moje pytanie brzmi: Niemcy zdają sobie sprawę z tego, co się wydarzyło 74 lata temu w Warszawie z niebywałego okrucieństwa. I mówimy o tym 1 sierpnia, a przecież to były te dni, kiedy y, oddziały. Kajca Renewarta za zaatakowały wolę i w ciągu kilku dni e, zamordowały z niezwykłym okrucieństwem 50 tysięcy cywilnych mieszkańców tylko tej części Warszawy. Jak jest z tą pamięcią o powstaniu warszawskim w Niemczech? Pani była w Niemczech, pani rozmawiała z ludźmi, próbowała tę, e, tę sprawę też tam poruszać. Przecież. To jest, to jest dosyć skomplikowana sprawa, ale <coughs> przepraszam, jak, jak wiele spraw dotyczących stosunków polsko-niemieckich. Może ja tak pozwolę sobie na taką wycieczkę w przeszłość. Pamiętam, jak obchodziliśmy 60. rocznicę Powstania Warszawskiego. I miałam wtedy okazję uczestniczyć w takim spotkaniu polskich studentów, niemieckich studentów. W tym spotkaniu chodziło głównie o to, żeby niemiecką młodzież zainteresować tematem Powstania Warszawskiego, pokazać im. Y, też no, powstańców y, warszawskich, bo byli tam y, pań, y, panowie i panie, którzy brali udział w powstaniu warszawskim, którzy zgodzili się spotkać z tą niemiecką młodzieżą. I y, 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 pamiętam takie, takie zdziwienie tych, tych młodych ludzi, że po pierwsze, to nie jest powstanie w getcie. Musieliśmy non-stop y, walczyć, przypominać, że, że to były dwa oddzielne y, powstania. I druga kwestia y, pacyfikacja ludności cywilnej. Robiła niesamowicie takie no, przybijające wrażenie na tych, na tych młodych Niemcach. Y, y, wtedy odniosłam, odniosłam z kolei ja wrażenie, że, że dobrze się stało, że się spotkaliśmy, że dobrze się stało, że udało nam się porozmawiać na temat tak bolesny. Natomiast y, pamiętam, że w momencie, kiedy szukałam takich, powiedzmy, materiałów y, w języku niemieckim dotyczących y, Powstania Warszawskiego, wtedy jeszcze na Uniwersytecie Humboldta y, w jednej z bibliotek, y, wydawało mi się, że to będzie w sumie, y, to będzie proste, że ja wyjdę do biblioteki, poszukam pod hasłem Powstanie Warszawskie i bardzo szybko dotrę do materiałów, które moglibyśmy ewentualnie sobie albo, albo skopiować, powielić, rozdać tym młodym ludziom. Albo na, na ich bazie też, też troszeczkę, powiedzmy, wspomóc się, plus dodając jakieś nasze, nasze autorskie projekty i materiały. I okazało się, że w sumie nie ma takich materiałów, że Jak jest to. Nie to... Ma? Znaczy, nie ma. One, one po prostu są traktowane w sposób taki, no, no po pomasoszemu. Może, może niedobre określenie, ale wydaje mi się, że adekwatne w, w tej sytuacji. Y Druga wojna światowa w Niemczech generalnie jest naprawdę bardzo szeroko y i komentowana. Jest y bardzo dużo publikacji. Jak wejdziemy do, y do pierwszej le lepszej księgarni na Friedrichstrasse, tam jest taka duża Dusmana, kto był, kto, kto się orientuje. Mówimy o Berlinie. Y mówimy o Berlinie. Tam jest y całe, y ca no, y może piętro poświęcone historii, ale y taka specjalna, jest sekcja dotycząca wojny y, pierwszej i drugiej wojny światowej i ta druga wojna światowa faktycznie istnieje w niesamowitej ilości y, y, wszelkich publikacji. Co do powstania warszawskiego, y, posłucha straszna. Od lat 60. Niemcy próbują tutaj y, coś napisać, ale to, to nie wychodzi w taki sposób, w jaki my byśmy sobie, myślę, tego życzyli. Ja pamiętam w 2004 roku Recenzenci Süddeutsche Zeitung czy Frankfurter Allgemeine Zeitung z, z niesamowitym takim zdziwieniem odnotowali książkę Normanda Davisa. Powstanie która, 44. Tak, która została w tamtym czasie przetłumaczona również na język niemiecki. Ja pamiętam tę recenzję. Królowało w nich zdumienie. Po pierwsze, że to było tak niesamowite, że to była zbrodnia na taką skalę. I jednocześnie takie, no powiedziałabym jednak, bicie się w piersi tych dziennikarzy, bo mówimy to o małej grupie publicystów, dziennikarzy, ludzi, którzy zajmują się stricte książkami albo historią II wojny światowej. I oni, oni byli zdziwieni też, że ten temat nie spotkał się do tej pory z jakimś takim omówieniem w Niemczech szerszym, że oni musieli czekać na taką książkę e, i dostawszy tę książkę e, po, po lekturze no, wyrazili swoje... Swoje wielkie zdumienie. Natomiast ja mam wrażenie, że Niemcy też mimo wszystko odchodzą od tego modelu, że naziści są odpowiedzialni za drugą wojnę światową, że naziści są odpowiedzialni za powstanie warszawskie. Tak? Teraz. Czyli za wynalezienie tego plemienia. Yy, które, tak, ta, mówiąc językiem to, to wielu komentarzy. Grono, grono mm -hmm. osób bez narodowości, bez języka, które, które nie są zakorzenione w żadnej kulturze. Ono, ono nadal istnieje, niestety również wśród dziennikarzy niemieckich, publicystów, ale ważne są na przykład takie źródła powiedzmy bardziej rządowe, jak Bundeszentrale für Politische Bildung. To jest, takie, to jest takie gremium, które zajmuje się edukacją polityczną, powiedzmy to tak, naj, najbardziej prostym językiem tojmując. I na stronach internetowych właśnie tej, tego ośrodka można znaleźć tekst poświęcony powstaniu warszawskiemu, gdzie mówi się o tym, że to była niemiecka okupacja i to były zbrodnie niemieckich okupantów na ludności Warszawy. Pisze się również na stronach tego, tego ośrodka, że o tych niesamowitych zniszczeniach, o tym, że 90% budynków w Warszawie zostało wysadzonych, etc. Więc ten przymiotnik niemiecki tam się jak najbardziej pojawia. Natomiast no niestety, jeżeli chodzi o kulturę y, masową, y, najgorszy z możliwych przykładów, czyli serial y, Nasze Matki, Nasi Ojcowie, no to, to jest jednak ta bardzo, bardzo zła robota, którą, y, którą tutaj robi no, niemiecka kinematografia, powiedzmy. No tak... I ja pamiętam, że dla mnie rzeczą niewyobrażalną było to, co się wydarzyło, co się działo, i losy Hańca Reinefarta, czyli oficera niemieckiego. Jeżeli możemy w ogóle używać tu słowo oficer, do, w stosunku do, do tej postaci, bo przecież to jest zbrodniarz wojenny. No on po wojnie. W, Ocenia jego na Wikipedii Piszą, jest napisane, że to jest po wojnie, był zachodnio niemieckim politykiem, burmistrzem miasta Westerland, poseł do Landtagu Schleswig-Holstein. No Naprawdę, to, to zestawienie to z rzezią woli jest po prostu nieprawdopodobnie szokujące dla, dla, dla. Myślę, że każdego Niemca powinno być szokujące, już nie mówiąc o Polakach, prawda? Nic mu się nie stało, nie był oceniony. Niemcy nie dążyli do tego, by go jednak w jakiś sposób e, osądzić. Tak, ale musimy pamiętać o tym, jaka była polityka Adenauera, e, pierwszego kanclerza Niemiec, i że ta tak zwana denazyfikacja, ona e, przebiegała w ten sposób, że w zasadzie no, nie przebiegała. Postanowiono sobie, że trzeba odbudować Niemcy, Niemcy zachodnie, że te Niemcy mają być silne i mają być jak najbardziej efektywne. I skoro mają być efektywne, no to korzystamy z tych kadr, które są nam dostępne i kadry te mają szeroką wiedzę w różnych, w różnych dziedzinach, więc z nich korzystamy przecież. Kleine far był jednym z to, elementów to był tych kadr. Jeden, Oczywiście, to, był, to nie był przypadek odosobniony. Niestety, no jak spojrzę się na, na historię tak zwanych audytów w ministerstwach niemieckich, zachodnio niemieckich, które mamy dzisiaj na piśmie. Mamy raporty dotyczące niemieckiego, zachodnio niemieckiego w tym momencie, MSZ, czy Ministerstwa Sprawiedliwości, słynne akta Rosenburg. Przecież tam są dowody czarno na białym, że panowie zbrodniarze w mundurach, którzy decydowali o czy, czy w zaciszu swoich biur, czy, czy w, powiedzmy w terenie o życiu, bądź śmierci y, ludzi, również Polaków, y, że oni później świetnie odnaleźli się w tej nowej y, zachodnio-niemieckiej rzeczywistości, y, zdobywali kolejne y, szczeble kariery y, i w sumie włos im z głowy nie spadł. I to niestety jest ta rzeczywistość y, niemiecka. Dzisiaj Niemcy y, już w sposób troszeczkę inny do tego mogą podejść, ponieważ większość, większość z tych ludzi nie żyje. Więc y, nie ma kogo osądzić y, i nie można też pociągnąć do odpowiedzialności y, powiedzmy rządzących, którzy dzisiaj dzisiaj są odpowiedzialni za, za Niemcy i również za politykę historyczną Niemiec. Więc y, w sumie ta, to branie odpowiedzialności na siebie y, dzisiaj waży znacznie mniej niż ważyłoby powiedzmy w latach, y, w latach powojennych. Jeżeli chodzi o rzeź woli, to ja tylko tak może nadmienię, że Również moja rodzina została dotknięta. Straciłam tam ciotkę i wuja. Ciotka była w ósmym miesiącu ciąży, więc dzisiaj byłam na, na cmentarzu, oddałam im hołd. Jest to dla mnie również sprawa bolesna, natomiast spotykając się z Niemcami przez wiele, wiele lat mojego również życia w Niemczech, zdaję sobie sprawę z tego, że przede wszystkim panuje niesamowita niewiedza na temat Powstania Warszawskiego. Że, woli, że oni mieszają dwa porządki, dwóch powstań yy, i że przed nami, Polakami, również jest naprawdę długa droga do tego, żeby no, edukować głównie młodzież. Mamy, mamy sposobności Niemcy i Polacy się spotykają, więc myślę, że to powinno do przodu. No i może takie gesty jak tweet ambasadora Niemiec w Polsce, który mówi o wstydzie i o, o tym, że właśnie to Niemcy, nie naziści, ponoszą odpowiedzialność za to, co się wydarzyło podczas Powstania Warszawskiego. No i to opuszczenie flag do połowy masztu. To też jest jakiś. Mam wrażenie, może za, zaczyn do, niestety w 2018 roku, do tego, by dalej próbować edukować e, chociażby właśnie młodych ludzi, młodych Niemców. To w takim razie spróbujmy jeszcze na koniec naszej rozmowy krótko o koalicji CDU-CSU, najniższe notowania od 12 lat. E, co oznaczają kolejne problemy dla Angeli Merkel, dla CSU w Bawarii przed wyborami i przed starciem z AfD, z alternatywą dla Niemiec? Angela Merkel to jest, to jest polityk, której już wielokrotnie wieszczono śmierć polityczną. Więc ja jestem za każdym razem bardzo ostrożna. Zresztą pamiętam, jak wieczór wyborczy tutaj w polskim radiu mieliśmy, miałam przyjemność również być, być Państwa gościem i nie zapomnę tych rozmów na temat przyszłej koalicji, i pamiętam, że większość tutaj rozmówców wykluczyła koalicję CDU, CSU, SPD. Stawiając jednak na, na coś w rodzaju, właśnie tej jamaikowej i no, z wielkim sceptycyzmem wtedy podeszłam tej sprawy, ponieważ niestety, ale ta koalicja, albo stety dla, dla, dla akurat dla tych partii rządzących, ona się opłaca obu stronom. I ponieważ SPD, CDU, CSU jadą na tym samym wózku, i mam tutaj przede wszystkim na myśli politykę imigracyjną, Oczywiście, tak. bo. Twarzą tej polityki imigracyjnej jest oczywiście Angela Merkel, i to jest, to jest w sumie bardzo wygodne też dla publicystów. Natomiast y, ten rząd, który przyklepał politykę imigracyjną Angeli Merkel, y, ma, ma wiele twarzy i dzisiaj płaci za to, za swoje błędy. I te 29% dla CDU, no cóż, zasłużona kara. Olga Doleśniak, Harczuk, dziennikarka Gazety Polskiej Codziennie i Nowego Państwa. Dziękuję bardzo. Rozmawialiśmy o polityce historycznej, o pamięci powstania warszawskiego w Niemczech, a także o najniższych od 12 lat notowań koalicji rządzącej. Michał Żakowski, dziękuję bardzo. To był świat po powiększeniu.